Witajcie! W poprzednim odcinku było trochę filozofii o tym, że pieniądze to wcale nie najważniejsza waluta, ale najważniejszy jest czas. Czas, który płynie nieubłagalnie. Płynie tak samo szybko dla każdego. Ale nikt nie wie, ile tego czasu nam właśnie zostało, prawda? No właśnie, czas płynie, czas zapierdziela. Widać to po coraz mniejszej ilości włosów na mojej głowie chociażby. Wszakże facet w średnim wieku już jest. Słuchajcie, ludzie się starzeją, ale jeszcze szybciej starzeje się technologia. Przypomnijcie sobie swój pierwszy instrument. Wyobraźcie sobie, że było to nie tak dawno, prawda? A sami wiecie, jaki był to instrument, a czym dysponujecie dzisiaj. No właśnie, wielu z Was zadaje mi pytanie. Jerzy. Czy jak przesiądę się z Yamaha S700 na genosa, czy, ty, to, czy cały repertuar, który stworzyłem, będę mógł skopiować? Jeśli tak, to jak? I czy będzie on działał, i czy ten Genos będzie to czytał? No właśnie, dzisiaj odcinek o tym, jak przerzucać repertuar na nowy instrument i trochę porozmawiamy o kompatybilności. Właśnie tych plików, tych repertuarów i podpowiem wam, co będzie trzeba przerobić, a co nie. Więc witam Cię w kolejnym, zdaje się, 24 odcinku już Akademii Keyboardu Keyboardway seria Yamaha bez tajemnic. Ja nazywam się Jerzy Strużycki i jestem operatorem Gienka, który wam co nieco dzisiaj poopowiada. Z racji takiej, że. W 2010 czy 11 roku kupiłem sobie Yamaszkę Tyros 4, też użytkowałem ją przez lat 8 bodajże. Aż stałem się posiadaczem Yamaha Genos, czy też Genos. No i jak wielu z Was, zmierzyłem się z tym problemem na własnej skórze, kopiowania, przerzucenia repertuaru. Nie było takiego jurka, który by powiedział co i jak, jak to zrobić i tak dalej. Do wszystkiego musiałem dochodzić oczywiście sam. No teraz macie taki plus, że lubię dzielić się tą wiedzą, którą już posiadam, i wszystko wam podpowiem. Podpowiem wam krok po kroku, co jak zrobić, na co uważać, jak to będzie grało. No właśnie. Pytanie numer jeden, jeżeli przerzucasz repertuar, niech to będzie z Yamaha Tyros 2. Masz registrację, style, midy obrobione na Tyrosie 2, to wszystko jest zapisane jako registrację, jako pliki. Pytanie brzmi, jak to będzie brzmiało, jeśli przerzucisz to na Genosa, czy będzie to brzmiało lepiej brzmieniami Genosowymi, czy będzie to brzmiało tak jak na, na Tyrosie 2? No właśnie, jeśli po prostu przerzucisz te pliki na Genosa, czy też na Genosa, skopiujesz sobie rejestrację zgodnie ze sztuką, Genos będzie je czytał bez problemu, one są kompatybilne, wszystkie pliki rejestracyjne, Genos będzie widział, style będzie czytał, ale będą brzmiały tak samo jak na Tyrosie dwójce. No dlaczego? Bo w prosta odpowiedź: w plikach MIDI, czy też w rejestracjach i stylach macie zapisane brzmienia które używaliście na Tyrosie dwójce I wszystkie instrumenty modelów wyższych, czyli Tyros 3, 4, 5 i Genos zawierają w sobie w kategoriach Legacy brzmienia, które używaliście w Yamashce Tyros 2, tej przykładowej, prawda? Jeśli skopiujecie taką rejestrację czy styl z Tyrosa dwójki bez żadnej obróbki, po prostu go skopiujecie na Genosa, to on będzie brzmiał tak samo na Tyrosie dwójce, i tak samo na Genosie. I potem mówicie, och ten Ginos nie gra, to nie brzmi. No jak ma brzmieć, skoro Wy każecie instrumentowi, żeby ten plik brzmiał tak jak na tarosie dwójce. I tak samo jest z każdym instrumentem i z każdą przesiadką od niższego modelu do. Wyższego, bo z reguły taka jest kolejność waszego muzycznego rozwoju i zakupu sprzętu. Kupujecie coraz to nowszy, coraz to lepszy egzemplarz. No i ten repertuar, dobytek, który zbieraliście w poprzednim odcinku, bo o kopiach zapasowych przypomnijcie sobie czas razy ilość godzin poświęconych yy, na stworzenie tego repertuaru. To jest olbrzymi, olbrzymi. Niektórzy mają kilkaset plików, rejestracji, obrobionych midów, nie wiem, MP3, jakichś tam swoich, kupionych, stworzonych, no nieważne, i chcą to przerzucić na nowszy instrument. I słuchajcie, przygotowałem sobie takie trzy grafiki proste, robione na kolanie, wszakże w dwa ostatnie wieczory, ale bardzo proste, klarowne i czytelne. Więc nie zraszcie się formą, ale przekazem, który płynie z tego, chyba będę musiał pomyśleć nad człowiekiem, który pomoże mi ogarniać. Z kwestii wizualnej te wszystkie filmy i, i całą tą resztę. Ostatnio zresztą. Zobaczymy, co przyniesie los. Teraz pojawi się pierwsza grafika. Sytuacja pierwsza, która zakłada, po lewej stronie masz instrument, z którego się przesiadasz, a po prawej stronie masz instrument, na który się przesiadasz. Od góry do dołu macie registrację, style, teksty, audio, user, USB. Ale zanim przejdziemy do opisu sytuacji pierwszej, chciałbym się skupić jeszcze na tym, co to jest ta registracja. Bo wiecie, jesteście ze mną 23 odcinki, a niektórzy nie widzieli nawet kilku podstawowych odcinków o registracji, pytają mnie w kółko, jak to zapisać, jak to zrobić, i tak dalej. Więc wróćmy sobie do samego początku. Jest Janusz. Janusz, który dobrze kręci śruby, dobrze buduje. Dobrze kładzie płytki, a może dobrze jeździ samochodem. Żeby nie było to obraźliwe, niech to będzie typowy Janusz Polak, który ciężką swoją pracą zarobił na swojego Tyrosa. Wszakże uważa, że Tyrosie to się ma. Janusz postanowił stworzyć swoją pierwszą registrację w życiu, którą nazwał Joy. Janusz stworzył tą registrację i zapisał tam sobie wszystkie ustawienia instrumentu, które w danej chwili chciał zapisać. Jakie ustawienia wczytuje mu registracja i co ta registracja zawiera? Janusz zapisał sobie tekst, zapisał sobie plik MP3 albo MIDI. Ja to wziąłem pod jedno słowo audio, które będzie nam potrzebne do opisu sytuacji. Zapisał sobie ustawienia, wokalizera, efekty brzmienia prawej ręki, efekty miksera. Efekty nałożone na styl, sam plik stylu, jego lokalizacje to bardzo ważne. Lokalizacje w instrumencie albo może na dysku USB, tak zwanym pendrive'ie, transpozycje, tempo, barwy i ich ustawienia, wysokości, efekty tych barw i dużo, dużo więcej innych ustawień, które w rejestracji można zapisać. Janusz, kiedy kiedykolwiek zachce zagrać sobie i wczytać rejestrację. Joy, on to zrobi jednym czy też dwoma guzikami i wczytają mu się wszystkie te rzeczy, które po prawej stronie tutaj od tego Joya macie różowymi kreseczkami pokazane. I wiele rzeczy, których jeszcze tu nie jest pokazane, są to pomniejsze ustawienia i efekty. Pamiętajcie, że do każdej registracji możecie sobie dowolnie ręcznie przypisać rzeczy, które chcecie, aby się zapamiętały. Możecie sobie zapisać tylko registrację z brzmieniami, ale może być to taka registracja, która będzie pamiętała teksty, style, efekty i całą... Całą resztę. Registracja to taka mapa myślowa dla instrumentu. Registracja sama w sobie nie jest stylem, nie jest brzmieniem, ale jest najważniejsze informacją dla instrumentu, takim, taką listą komunikatów. Ej, jestem Janusz, a Ty, Genosie, masz wczytać z tego folderu styl, z tego folderu mp 3 z tego folderu prawą rękę, do tego nałóż mi taki delay, taki reverb, taki hall, wczytaj mi taki tekst i ustaw mi wokalizer na standard duet. To jest registracja. I jeśli nasz Janusz, który ciężko opracował nas swojego Tyrosa, to my registrację sobie zapisze i zrobi taki błąd, bo to jest moim zdaniem błąd, że część tych plików trzyma na dysku, a część na USB i Janusz nie włoży pendrive'a do Tyrosa i wczyta sobie registrację. To okaże się, że wszystkie rzeczy, które miał zapisane na USB. No może być to tekst ewentualnie, albo styl, to mu się nie wczytają. A dlaczego? No bo braknie pliku źródło źródłowego. Genos dostał informację czy też Tyros, że na USB będzie tekst do utworu, a Janusz pendrive'a nie włożył. Więc teraz pamiętajcie, żeby te wszystkie pliki, czytaj tekst, style, MIDI, audio. Trzymać w jednym miejscu. To znaczy, jak już trzymasz te rejestracje na instrumencie, to trzymaj je na instrumencie. Jeśli trzymasz je w zakładkach User, to trzymaj je w zakładkach User. Jeśli trzymasz je w zakładkach HD, to trzymaj je w zakładkach HD tutaj ty tyrosowcy. No, Czasami jest tak, że w zakładkach User na tyrosach jest mało miejsca, bo tam jest dysk twardy i nie wszystko się da. Ale starajcie się to robić w takim miejscu. Raczej nie trzymajcie całego repertuaru na pendrive'ie, bo to się może zemścić po pierwsze tym, że zapomnijcie pendrive'a, a po drugie jakoś nie lubię jak ten pendrive całą imprezę jest włożony w widocznym miejscu, jeszcze w kolorze zielonym i ludzie podchodzą, widzą pendrive'a i mówią, że ty nic nie grasz, to samo leci z tego zielonego pendrive'a, więc dobra rada. Macie duże dyski w instrumentach, macie duże szybkie pamięci w instrumentach. Trzymajcie na instrumentach wasze całe registracje, wasze style, teksty, mp3, midi. I co tylko sobie zapragniecie? Jakieś brzmienia dodatkowe, expansion paki i całą, całą resztę. Więc mam nadzieję, że już wiecie, co to jest registracja i że nie wolno po zapisie rejestracji zmieniać lokalizacji danych plików czy też ich nazw, bo po prostu instrument wam tego nie znajdzie, jeśli nie odszukacie jeszcze raz i nie podepniecie i nie zapiszecie tej rejestracji. Więc wróćmy do sytuacji pierwszej, z której to nasz Janusz, który ciężko pracował i kładł. Płytki, zarobił z Yamaha S710 na przykład na Yamaha Tyros 4. Po lewej stronie mamy rejestrację, style, teksty, audio, i jeśli chodzi o te instrumenty po lewej stronie, to mamy do dyspozycji tylko zakładki User, czyli pamięć wewnętrzną, albo USB. no Czego tu nie wyszczególniałem, bo jeśli trzymasz na USB, to nic nie trzeba robić, praktycznie tylko przepinasz dysk USB. Jeśli Janusz przesiada się z Yamaha S700 czy S710 na Tyrosa 4, to żeby jego repertuar działał i został wczytany bez żadnych problemów, żeby wszystkie pliki mu się zaczytywały, powinien to przenieść wszystko do zakładek user. Ale nie tylko wszystkie pliki, ale całą strukturę folderów, jaką miał zrobioną, bo jeśli plik był ukryty w folderze, to Tyros najpierw będzie szukał folderu, a potem dopiero plików w folderze, więc Janusz przenosi swój folder z rejestracjami, ze stylami, z tekstami i z plikami audio, MIDI czy też MP3 do zakładki User albo HD, bo w zakładkach User w Tyrosie nie ma miejsca na MP3. Chociaż mając e, Yamaha S czy SX, nawet to nasz Janusz w pamięci User za dużo tych MP3 nie będzie miał, więc raczej będzie je trzymał na. Dysku USB, i wystarczy, że włożę sobie potem tego USB-ka do Tyrosa i te MIDI czy też MP trójki będą mu z tego USB-ka czytać. Jeśli chodzi o samą lokalizację pamięci rejestracyjnych, to oczywiście polecam trzymać je na instrumencie, ale to nie ma znaczenia, w którym miejscu te pliki będą. Czy będziecie wczytywać z USB, czy wczytujecie je z instrumentu. To jest tylko informacja dla instrumentu, gdzie ma danych plików szukać. Pliki rejestracyjne możecie wczytywać z każdego miejsca, ale polecam dla porządku wszystko mieć w jednych zakładkach i w jednych komórkach. I nieważne czy to będzie Yamaha S700, S710, czy to będzie SX700 i przesiadka na Genosa. Jeśli zrobicie to tak jak na tej grafice, gwarantuję Wam, że po wczytaniu waszej rejestracji na nowym instrumencie nie będzie trzeba szukać od nowa tekstów, stylów, i przypisywać tego, zapisywać jeszcze raz. Po prostu praca z repertuarem będzie krótsza. Pozostanie wam obróbka brzmieniowa, żeby wasza Yamaha S710 zagrała jak SX900, albo Genos, na którego się przesiadacie, czy też Tyros, ale to już jest osobna robota. Tutaj skupiamy się na przerzuceniu plików, aby to wszystko działało. Tak jak trzeba. Więc jeszcze raz, jeśli miałeś w zakładkach user swoje dane, to przenieś je do zakładek user na nowym instrumencie, a nie będzie problemów. Trochę bardziej skomplikowaną sytuację, czyli sytuację drugą opisałem, mają posiadacze instrumentów serii Tyros od 1 do 5. Tam był zewnętrzny dysk twardy, i tych zakładek było już dwie. Mogłeś trzymać swoje teksty w style MIDI czy też MP3 w kategorii user, ale mogły się trzymać również w kategorii HD. Jak wiecie, Genos ma dysk twardy, półprzewodnikowy SSD i tam już jest tylko zakładka pamięci user, pamięć wewnętrzna. Tego już instrument nie rozgraniczył na zakładkę HD i na zakładkę user zostało to ograniczone do jednej komórki pamięci. Moim zdaniem jest to prostsze na przyszłość, jeśli Yamaha zostanie przy tym standardzie. Natomiast Airosoftem to troszkę utarło NOSA. Tak samo jest z SX700, 900, S700 i S900. One po prostu dysków twardych nie mają, ale mają tylko komórkę pamięci User. I co w sytuacji, kiedy ty na jamaszce Tyros 4 miałeś rejestrację style, teksty, czy też pliki audio MP3 w zakładce HD, a chcesz przenieść je na Genosa? No niestety tutaj czeka cię taka praca, że będziesz musiał przenieść to wszystko do zakładki User. I niestety, albo stety, ręcznie popodpinać wszystkie style, wszystkie teksty, wszystkie registracje, które były w zakładce HD wcześniej. Bo, jeśli wczytasz registrację, która miała plik stylu na dysku twardym, albo plik tekstu na dysku twardym w Tyrosie 4, a ty ją wczytasz na Genosie, to ta registracja będzie szukała folderu HD, którego w Genosie nie ma. I po prostu nie wczyta tekstu, stylu czy też jakiegoś tam innego pliku MP3. Więc bardzo ważna lekcja. Jak macie możliwość, to nie sprzedawajcie starego instrumentu, zanim nie zrobicie repertuaru na nowym instrumencie. Bo może się okazać tak, że w swoich plikach będziecie mieli taki rozgardiaż, że póki macie podpinane rejestrację. To wiecie, gdzie są dane style, dane brzmienia, dane teksty. Natomiast, jeśli chodzi o poprzerzucanie tego potem do zakładki User, i jeśli to się Wam nie wczyta, i macie rozgardę w tych swoich plikach i folderach, to nie będziecie wiedzieli, uwierzcie mi, przy 300 registracjach, czy 500, gdzie był dany styl, jaką się nazywał i tak dalej. Więc złota rada. Ja nazywam sobie style tak samo, jak nazywa się registracja, czyli z reguły jest to tytuł piosenki. Styl nazywa się, przypuśćmy, Małgośka. Registracja nazywa się Małgośka. I style raczej trzymam w jednym folderze, przez to jest mi łatwiej potem to wszystko popodpinać. Ale jest to robota tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy przesiadacie się z serii Tyros na Genosa jakąś serię SX albo na nowsze serie klasy S 750, 9, 770, 90, 775, 900 itd tak 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 Natomiast jesteście uratowani wtedy i tylko wtedy gdy wszystko w Tyrosie trzymaliście w zakładce user co niestety nawet w modelu czwartym czy piątym mogło być problematyczne bo tej pamięci user tam było kilka megabajtów do dyspozycji. I wystarczyło tam kilka, kilkaset tekstów, kilkadziesiąt midów, jakieś tam kilkanaście, kilkadziesiąt stylów, i ta pamięć user się zapełniała. Trzeba było się ratować dyskiem twardym, co okazywało się dopiero wtedy, kiedy ta pamięć user się zapchała. Tak było w moim przypadku. Ja na Tyrosie miałem trochę rozgardiasz. Miałem ten komfort, że po przesiadce z Tyrosa 4 na Genosa miałem dwa instrumenty, i byłem w stanie znaleźć lokalizację stylów, tekstów. Które nie zaczytał mi Genos i się w moich plikach pamięci rejestracyjnej. Jeśli chodzi o przerzutkę plików, tak naprawdę to tyle. Tą grafikę możecie sobie, nie wiem, zrobić stop klatkę, skopiować, zrobić print screena, powracać do tego filmu. Zawsze możecie zrobić spację. Y Starałem się to jak najłatwiej powiedzieć, jak najprościej, ale e, gdzieś tam miałem ostatnio tutaj w studio e, sympatycznego Bogdana, który mówi, że kurczę, tak szybko mówię, że to ciężko zawsze zrozumieć, ale mówię, Bogdan, zawsze możesz sobie cofnąć ten film, odtworzyć jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. No, nic nie się zastąpi wizyty u mnie w studio i szkolenie indywidualnego, to jest rzecz normalna i jasna, dlatego na takie szkolenia Was serdecznie, serdecznie zapraszam. I jeszcze raz, na koniec podpowiem Wam złotą Rada. Registracja to nazwa piosenki, tak jak jest w moim przypadku. Jeśli jeden bank, to oczywiście jedna piosenka. Styl o nazwie piosenki, jeśli to jest styl Twojej produkcji, czy też który sobie skleiłeś, używasz i tak dalej. Wyjątkiem są style fabryczne, których raczej nie polecam przerzucać, bo jak są w zakładce user, to czy to będzie Tyros, czy to będzie Genos, to wszystko będzie czytało bez problemu. Tutaj bardzo mała rada i mała uwaga. Genos nie posiada pewnych stylów z Tyrosa 5. Jest tam bodajże ich, nie wiem, 50 czy też 100. Natomiast producent to tak fajnie obmyślił, że tego, co nie było, Stara się podstawić tak, jakby najbardziej pasujące w Genosie z Tyrosa w stosunku do Tyrosa Piątki, ale na przykład krokotwista, którego w Tyrosie Piątce mieliśmy, czy też w czwórce, no nie podstawił nam wcale, więc trzeba sobie te style z Tyrosa Piątki pobrać. Bodajże w 15 odcinku było o dodatkowych stylach, które możecie pobrać na Genosa, i sobie tego krokotwista na przykład ręcznie podpiąć. I jeszcze raz, jeśli przesiadacie się ze starszego instrumentu. Na nowszy, nie bójcie się o brzmienia. Nowsze instrumenty mają wszystkie praktycznie brzmienia w zakładkach Legacy, które miały te starsze modele, więc nie bójcie się o kompatybilność. Registracje działają, style się wczytują z nowszych instrumentów. Na starszych już niekoniecznie, na przykład wielu z Was chce na SX700 odtwarzać style z Genosa. No co w większości przypadków nawet nie ma racji, bytu, bo tam nie ma perkusji, brzmień i ten Kowalski nawet nie wie, jak ten styl powinien działać i chodzić. Więc jest roboty z tym tylko niepotrzebnej. Ale jeśli taki styl z SX700 czy też Styrosta 4 wrzucicie na Genosa, to on będzie grał bez problemu, ale tak jak grał w SX700, dopóki nie obrobicie i nie nadacie mu dodatkowych barw i brzmień. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam przerzucić repertuar prosty, w prostszy sposób. Mam nadzieję, że rozwijałem kilka pytań o kompatybilność tych instrumentów. Jeśli przesiadacie się na model nowszy, niczego się nie bójcie. Najwyżej będziecie mieli troszkę pracy i troszkę podpinania waszych plików. Ale jeśli nie mieliście Tyrosa, a z Eski przysiadacie się na SXA albo na Genosa, co Wam serdecznie polecam i rekomenduję. To nie bójcie się niczego, praktycznie nic nie trzeba będzie robić. Tak samo jeśli macie repertuar tylko na dysku USB, tam macie foldery, to nie musicie nic kopiować, tylko przełączacie pendrive'a i ten repertuar już Wam się będzie zaczytywał bez niczego. Stąd troszkę USB w tej rozpisce pominąłem i tam, gdzie było trzeba, tylko w audio to rozpisałem, bo niestety. W zakładce User w się po prostu na to brakuje miejsca i trzeba się było ratować pendrive'em. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli był przydatny, to udostępniaj, lajkuj. Eee, dziękuję za serdecznie za wszystkie subskrypcje. Jednocześnie żałuję, że ponad 70% widzów wyświetlających te filmy nie subskrybuje kanału, więc rekomenduję subskrybować, klikać dzwoneczek i mieć wszystkie powiadomienia o filmach Akademii. Keyboardu. Jeszcze raz przepraszam za proste grafiki, ale mam nadzieję, że są chwytliwe i na lepsze, braku mi czasu. Trzymajcie się. Cześć.